Właśnie mieliśmy kontrolę, przeszukali nas, ale nic nie znaleźli. Haha. Ogólnie miałem wam zgany już nic nie nagrywać, no ale nie mogę się powstrzymać z nagrywaniem. Mamy mini komplikację odnośnie Jacoba. Musi jechać do lekarza. Zobaczymy co się tam będzie działo. Musimy przebadać krew przed wyjazdem, a mamy 2 dni do wyjazdu. W środę rano wyjeżdżamy, tak zadecydowaliśmy, żeby się pozbierać. No, a co nas dzisiaj czeka, nie wiadomo. No mej. Something real, something raw, not accidental, no, I'm sure. You're not needed, show you the door, but what's that, yeah, are you sure? Yeah, that's a rental, yeah, what I bought. Lying, nothing in your core. Buying, yeah, what for? But do what I need to, always sure. Something real, something raw, not accidental, no, I'm sure. You're not needed, show you the door, what's that, yeah, are you sure? Yeah, that's a rental, yeah, what I bought. Lying, nothing in your core. Buying, yeah, what for? But do what I need to, always sure. Boring, never been that. I get paid, bro, just to relax. Yeah, more money now, yeah, more tax. Suited it, nah, don't worry about that. Boring, yeah, I've never been that. I get paid, bro, just to relax. Yeah, more money, but yeah, more tax. But suited it, nah, don't worry about that. Flexing, yeah, but your soul is empty. Dripping in diamonds, Fenty. Dripping in vibes, got plenty. Got the technique, yeah, like Jet Li. Ow, one little chop like pow. One little hit like wow. Living for the now, live for the sound. Nice for the dollar, but I'm making a pound. Yeah, worry about that. Nah, don't worry about that. Worry about that. Worry about that. Like, nah, don't worry about that. Something. Worry about that. Nah, don't worry about that. Worry about that. Worry about that. Like, nah, don't worry about that. Something real, something raw, not accidental, no, I'm sure. You're not needed, show you the door. What's that, yeah, are you sure? Yeah, that's a rental, yeah, what a bore. Lying, nothing in the core. Buying, yeah, what for? Do what I need to, always sure. Something real, something raw, not accidental, no, I'm sure. You're not needed, show you the door. What's that, yeah, are you sure? Yeah, that's a rental, yeah, what a bore. Lying, nothing in the core. Buying, yeah, what for? But do what I need to, always sure. Knocking in the door, knocking in the one time, knocking in the door. Always sure. Knocking in the door, one time, knocking in the door. Knock. Hello. Something real, something raw, not accidental, no, I'm sure. You're not needed, show you the door. What's that, yeah, are you sure? Yeah, that's a rental, yeah, but a bore. Lying, nothing in the cocoa. Buying, yeah, what you for? Do what I need to, always sure. Policja nas zatrzymała i nas przeszukują. Właśnie mieliśmy kontrolę. Przeszukali nas, ale nic nie znaleźli. Znajdujemy się w galerii, w największym markecie, który tutaj jest, Aksze ogólnie. Zobaczcie ogrom tego sklepu, masakra. Zmieniłem trochę perspektywę, zobaczcie jakie to jest ogromne. Wszędzie baloniki i w ogóle wszystko. A wiecie co jest najlepsze? Że jest tu więcej pracowników, ci co chodzą na niebiesko, nie? Niż klientów. Haha, no ale to... Wszędzie, w każdym sklepie praktycznie się z tym spotykamy. To mi się mega podoba, nie? Gościu sobie siedzi na rusztowaniu i maluje mural. Znaczy mural, no obraz, nie? Ale mega to wygląda. A tu kolejna ekipa maluje. Ponad rok w Afryce. Rzeczywistość zmienia się z dnia na dzień. Każdego dnia trzeba walczyć o kawałek chleba. A czas jakby stanął w miejscu. Mimo przeciwności losu, widać uśmiech na twarzach tych ludzi. Pracują ciężko, w surowych warunkach, bez wytchnienia i poklepywania po plecach. Rzeczywistość jest jak mgła, chociaż wielu ludzi próbuje tą mgłę rozgonić w pogoni za marzeniami. Niestety wielu z nich nigdy nie osiągnie swoich celów. Mimo, że każdy ma prawo do własnych marzeń. Ta podróż uczy cierpliwości, uczy tego, żeby doceniać to, co się ma. Bo rzeczy materialne
przeminą wraz z nami. Jak nasze życie się skończy, skończy się nasz materializm. Jak ktoś z was będzie w Ganie, pamiętajcie, że taka saszeta wody, 30 sztuk, kosztuje 10 CDs. Dobra, nie mogłem się powstrzymać, nie? Ostatnia wieczerza. Papryka, cebula, marchewka, szczypiorek, czosnek, rybka, znaczy rybka, to co ostatnio, kalmar. A tutaj wybar, w czym to się będzie najpierw gotowało. Sos sojowy z kostką i z limonką. I to ląduje w garneczku, niech się gotuje. Jak się ugotuje, to to jeszcze podsmażymy. To też podsmażymy. Później wrzucimy do gara z sosem pomidorowym, przyprawami, olejem i zrobimy z tego sos. Widzicie? No niby jak ośmiornica, ale to jest kalmar. Dobra, nasze danie główne się wymoczyło. Moczyło się to gdzieś z pół godziny w tym wywarze. A wywar jest z kostki, z limonki i z wody. Tak to wygląda po wyciągnięciu. A teraz to idzie na patelnię. Trochę pieprzu. Trochę soli. Nie za dużo. A kroić se możecie w paski, w grobki, jak tylko dusza chce. I też pamiętajcie, żeby to przykryć. Dobra, teraz sos. Woda z pieprzem i solą. Oczywiście nie za dużo. Do tego wjedzie cały koncentrat. Przyprawy. A na końcu coś zielonego. Warzywka nam zmiękły. Widzicie, ile wody puściły? No i to też będzie baza do sosu. Cały smak tego wszystkiego, co tu jest na patelni, leci do gara. Więc ląduje. Wywar w garze. No, dosyć ładnie to wygląda. Pogotuje się jeszcze. To wszystko jeszcze wyciągnie smak. Teraz przyprawy. Na początku trochę tylko, żeby to się tam przegryzło. Teraz to wszystko ładnie rozprowadzamy. Dobra, wjechało zielone. To się jeszcze pichci. Pamiętajcie, żeby to robić na małym ogniu. Im dłużej się pichci, tym lepiej. Dobra, przykrywamy. Grzejemy już olej, żeby podsmażyć naszego koleżkę, żeby jeszcze poprawić jego smak. A później to będzie w sosie z makaronem i koniec. Delikwen na patelni zakrywamy, żeby się trochę udusił. To też jeszcze dodamy do naszej mikstury, żeby polepszyć smak. Pamiętajcie też, żeby nie smażyć gościa za długo, bo będzie twardy. Dobra, nasz gostek ląduje w wywarze, więc teraz niech się trochę to pogotuje. Jeszcze, zobaczcie, jakie to jest tłuste, to jest typowy taki tłusty sos, wywar, nie wiem, jak chcecie to nazwijcie. Dobra, trzeba wstawić makaron. Tak wygląda nasza mikstura, pół godziny na gazie, teraz zestawiłem, niech się jeszcze tam to gryzie, ugotuję makaron i chyba makaron wpierniczę do środka. A tak wygląda ostatnia wieczerza, a jutro w drogę. Powiem wam, ostatnio spodobało mi się to gotowanie. Też wasze komentarze, dziękuję wam bardzo. No ale wiecie, że w podróży nie jest tak łatwo, nie? Nie będziemy na pewno gotować takich rzeczy już po drodze. Chyba że trafimy gdzieś do jakiegoś hotelu albo coś w Nigerii, gdzie będzie można gotować. No a w najbliższym czasie będziemy jedli, można powiedzieć, survivalowo. Jemandero 320, kolejny dzień, nowy dzień. Gotowi do wyjazdu, zaraz ruszamy. Wszystko przymocowane. Mam nadzieję, że się dobrze to będzie trzymać. U Kuby tak samo. On ma trochę cięższy rower, jak widzicie. Mam nadzieję, że się po drodze nie połamie, nie? Pogoda, jak widzicie, nam dopisuje. Jest strasznie gorąco, no ale co? Trzeba jechać. Co jest, cwaniaczku? Afrykańskie energetyki, nie? Patrzcie to. Tu jest 100 mg kofeiny na 330 ml. 3 razy więcej niż w normalnych energetykach.
Sek, kurde, Andrzejek już jedzie. Te rowery się nie prezentują tak jak tamte, ale... Ale wariat. Co tam, Jacobie, jak pierwsze 5 km? Słabo. Słabo. Palnik się leje z nieba. Ej, ja normalnie myślę, że te rowery dojadą do RPA, nie? Bo jak nie, to robię, kurde, rower z kokosów, nie? Pierwsza przerwa. Rowery się jeszcze trzymają. Przejechaliśmy już chyba ponad 10 km, ale drogi nie rozpieszczają, wam powiem. Patrzcie to. Makamba. No ale dobre przygotowanie na to Goibeni, bo tam tylko chyba takie drogi będą. Znaczy, no na pewno będą asfalty, ale większość dróg to będzie tylko takich. A nie jestem w stanie powiedzieć wam, czy nasze rowery to wytrzymają. Bo mi już się koło gieło. Barabamba. Co? Trzeba prowadzić, nie? Przedzieramy się przez mieścinkę, a raczej dalej okolice Akry. I tak w rzeczywistości wyglądają te drogi afrykańskie. Wszędzie shooter. 7 km tą drogą i dojedziemy do asfaltu, do drogi asfaltowej. Drogi fajne, nie? Ja mam trochę mieszane uczucia ze względu na rower. Mi się koło wygina. No ale mam nadzieję, że się nie wygnie do końca. Pierwszy atak błota. Kurde, zapomniałem, nie? Jak się jeździ rowerem, to cały czas się jest upierdzielonym, nie? Dobra, udało nam się wyjechać na prostą. Teraz 38 km będziemy cisnąć do przodu. Bez żadnego skręcania. Mam nadzieję, że droga nie będzie monotonna. Niedziela, ruch trochę sporawy, jak na niedzielę, normalnie nie powinno tak być. No ale jesteśmy na obrzeżach miasta, więc... Normalne. Kolejny postój. Niestety pogoda jest taka, że smali na Nchambu. Trzeba się zatrzymywać co jakiś czas, żeby znowu się nie przegrzać. 32 stopnie w słońcu, znowu przystanek. Już pierwsze objawy widać na skórze. Zaczerwienienia. Będziemy musieli się chować częściej. A tam w oddali gdzieś ocean. Ludzie myślą, że trzeba mieć jakiś rower za 10 koła albo 20. A ja jadę, kurwa, 30-letnią kozą przez Afrykę, nie? Niech was nie zmylą piękne szyldy restauracji i stacji benzynowych w Afryce, bo to zazwyczaj jest wałek. Mijamy już chyba czwartą czy piątą stację, chcemy coś zjeść, a wszędzie wszystko pozamykane. Mam nadzieję, że coś tam zobaczycie. Widzicie tam w oddali? Wydaje mi się, że to jest jakiś dla pracowników osiedle budowane. A tam macie fabryki, zobaczcie, one są ogromne i większe niż w Europie normalnie, nie? Takie coś sobie wzięliśmy do jedzenia. Fryteczki, kurczak i zobaczcie, ketchup. Ketchupu nie tykamy. Ketchup żyje już. No i koniec dnia. A tu nasza miejscowa. Dzisiaj się tak rozbijamy. Dobrze, że mamy mało rzeczy, bo nie trzeba dużo rozpakowywać. Tu nasze rowery, tu kolacja, banany, no i namiocik. Cyk! Tylko jedyne, co nas trochę martwi, to ta pogoda. Zobaczcie, jak tam się zbiera. No, coś może blunąć. Kolejny dzień, witam was serdecznie, kochani. Dzisiaj z małym poślizgiem ze względu na to, że telefon mi się przez noc wyładował,
A kabel, który kupiłem, był tak lipnej jakości, że złamał się podczas ładowania, więc super, nie? Dzisiaj kupiłem dwa następne, wyobraźcie sobie, i zaraz wam coś pokażę. Powerbank, kabel i wyobraźcie sobie, że kupiłem dwa takie kable. Podłączyłem telefon i pierwszy od razu się zjarał, nie? Drugi kabel jeszcze trzyma, ale nie wiem jak długo. Cena tych kabli to 15 CDs. Cenę wam podam na dole. Jakość jest taka zrypana, że masakra, nie? Ja już w tej podróży kupiłem chyba z 15 kabli i co chwilę się jarają. Chciałbym serdecznie, bardzo mocno podziękować polskiej grupie rowerowej z UK za koszuleczki, za czapki. Bardzo się nam przydadzą. Pozdrowienia dla całego Londynu i całej Anglii, kochani. Uderzajcie w rower. Rower to przyszłość. Rower to lekarstwo na wszystko, tak można powiedzieć. Niby mała rzeczka, a cieszy widok. Naprawdę, ej, spodziewałem się, że to jest o połowę mniejsze. Zaraz wam wkleję na mapie, jak to wygląda. Dobra, zatrzymaliśmy się na soczek, a teraz ciśniemy dalej. Tutaj nasze rowerki. Wziąłem nagrywanie, bo mnie gościu już zaczepiał. Nie chce mi się gadać dzisiaj z ludźmi, jestem zjarany słońcem. Kuba to samo. Widać, nie? Masakra. Dobra, jedziemy. Aktualizacja. Jest godzina 12, a my zatrzymaliśmy się znowu na picie. Oczywiście łeb spalony, nie? Ale mamy jeszcze tylko 40 km do tego, żeby sobie usiąść ładnie na plaży i podziwiać Ocean Atlantycki, który na pewno zobaczycie. Jeszcze mamy gdzieś 30 km do celu, ale się przegrzaliśmy, nie? I teraz zdychamy, musimy godzinę sobie poleżeć, żeby odpocząć w cieniu. Dawno nie jeździliśmy. Rower też się przegrzał. Ale fajna pogoda się robi, bo może będzie padać, więc jest dobrze. Dobra, dojechaliśmy do pewnego guest house'u. Ogólnie chcieliśmy spać na plaży, bo jest taka możliwość, ale kawałek dalej. Za bardzo mało, za 20 CDs, no ale niestety nie udało się i dzisiaj musimy tutaj przekoczować. A zobaczymy, co będzie jutro. Ogólnie zapłaciliśmy niedużo, 6 euro, ale o wiele więcej chcieli, więc stargowaliśmy trochę. No i tak się kończy nasz dzień. Już powoli sezon na mango się zaczyna. Bardzo mnie to cieszy. Drugi w tym roku. Dobra, trzeba iść się wyprać i do jutra. Dzień dobry, wieczór. Żegnamy się z tym śmiesznym guest house'em. Rowery gotowe. Kuba gotowy, no i wyruszamy. Jest godzina 10, coś tam, ale jest taki palnik już, że masakra. Ogólnie powiem wam, fajny tutaj klimacik jest, ale wszędzie są tereny zalewowe. Jedziemy 20 km przed siebie, żeby zobaczyć tą piękną lagunę. Mam nadzieję, że się nie zawiedziemy. Mała przypowieść, takie zjawisko naprawdę zdarza się bardzo często i to w środku miasta są cmentarze. Żyją obok tych cmentarzy ludzie normalnie w domach i czasami widać bezdomnych, jak śpią na grobach. Jak będziecie kiedyś w Ganie i będziecie mieli okazję wpaść w te rejony, gdzie my, serdecznie wam to polecam. Ej, te klimaty tego miasteczka, powiem wam, że zrobiły mi dzisiaj dzień. Ze względu na to, że czuć tu taką fajną, miłą atmosferę. I naprawdę ludzie, mimo tego, że no wiadomo, są biedni, pracują ciężko codziennie, to jednak ten uśmiech z twarzy nie znika i dalej są pozytywnie nastawieni do nas, więc naprawdę coś niesamowitego. A teraz zmierzamy właśnie na tą lagunę, żeby zobaczyć, czy faktycznie to takie piękne, ale po wiosce, spoglądając w różne uliczki, jest naprawdę mega kosmicznie. Mówi się, że albo się kocha Afrykę, albo się jej nienawidzi. I powiem wam, że z dzisiejszym dniem przyszła mi taka myśl,
a raczej takie uczucie, że zaczynam ją naprawdę kochać. Te widoki tej wioski, tych ludzi, o, znowu cmentarz, kiwiarki. Normalnie robią tak dzień, że to jest coś niesamowitego. Ale powiem wam, dużo widać tutaj zniszczeń. Zniszczeń nie po wojnie, tylko bardziej po COVID-zie, który naprawdę pozabierał ludziom wszystko. Jest dużo opuszczonych budynków, domów zrujnowanych, sklepów pozamykanych, ale ludzie jakoś tak w miarę tego wszystkiego żyją i nie mają z tym problemu. Ogólnie są bardzo mili. Często zaczepiają, krzyczą, biegną za nami. No ale to jest normalne. Spaghetti bolognese, więc tak kończymy nasz dzień. Wylądowaliśmy znowu w guest house, ale naprawdę tanim. Znowu za stówkę, czyli 6 euro gdzieś. I mamy basen. Oto dzisiejsze śniadanie. Angielskie śniadanie, omlet, parówki, bułka, fasolka, do tego kawa i ruszamy w drogę. Więc startujemy, mamy do pokonania 56 km do następnego miejsca, gdzie będziemy spędzać noc. A mam nadzieję, że ta noc będzie na plaży i że to, co znaleźliśmy, nie jest jakimś wałkiem, ponieważ już dwa razy się trochę przejechaliśmy na tym wszystkim. No, ale zobaczymy. Miejmy nadzieję, że będzie wszystko ok. Zbliżamy się do jakiegoś pierwszego obiektu. O, zobaczcie. Fajnie to wygląda, opuszczone, znaczy opuszczone, gdzie opuszczone? Mieszkają tu ludzie normalnie, ale ruina. A tu przed państwem wyłania się właśnie laguna. Ole bomba, ej. Aquí siempre a mi lado, cicatrices que has curado, cicatrices. En la vida me he enchulado y como tú no hay nadie más. Tú un porro y los demás, jamás. Como pa' llenarte a Chanel, yeah. Un chorro de niña y tú una mujer, yeah. Aunque tan rica no a tu nivel, yeah. A la única que le quiero ser fiel. Como pa' llenarte a Chanel, yeah. Un chorro de niña y tú una mujer, yeah. Aunque tan rica no a tu nivel, yeah. A la única que le quiero ser fiel. Me gustan neas, me gustan así de rica pa' que las vean. Sin dedo santo en la piel, pero es atea. Yo la pongo a creer en algo. Mora a las 7 que salgo. Yo con Maretini, no sabe inglés, pero siempre hice roll with it. Mezcla de paisa con diosa de Santorini. Un beso tuyo es más chimba que un fede. Ese es el feeling. Como pacha y no te echa nada, yeah. Un chorro de niña y tú una mujer, yeah. Aunque tan rica no a tu nivel, yeah. A la única que le quiero ser fiel. Como pacha y no te echa nada, yeah. Un chorro de niña y tú una mujer, yeah. Aunque tan rica no a tu nivel, yeah. A la única que le quiero ser fiel. Yeah. La baby no es de motel, pero más la azote. Saco la camarilla, quiere que la enfoque. Quiere video conmigo para que se toque. Así de rico y sin retoques. Contigo soy un bacán, yeah. Somos como el yin y el yang. Sin fuerza lo se nota, yeah. Tú y tu curiosidad, yeah. I
We be painting pictures and we be writing scriptures. Right. You know, yeah. We was in the heights, OG tried to sell me Cartiers. With my crown, we some kings like a card in solitaire. Sticking to the script, that's what got us here. If you in the way, we stepping down like a barber chair. We was all downstairs, Molly vibes till the smoke was clear. Nephew came in, told him, boy, yo, go upstairs. Listen for the kids, yeah, cover ears. Had to put in order all of my fears. Now when I step out, I'll be well prepared. Yo, pop out anywhere, yeah, we was never scared, yeah. We was everywhere, yeah, but you was never there. People love to compare, but we just never cared. We just always did our thing, every year we took the stairs. Back when Dylan ain't have a bed, we will always volunteer. Now we young pioneers, yeah, they see us switching gears. We some future billionaires, repping Brooklyn everywhere. So it's R.I.P. to Pop, they know the smoke will never clear. Word. Still on track, never off the trail. Always bounce back, yeah, we still prevail. Got our weight up, now we tip the scale. Now we way up and we living well. All we do is when they wanna see us fail. Me and Dill back to back like we chippin' Dill. Now the price is going up and the ticket sales. All we do is show and prove, we don't kiss and tell. Hand to your lip, we honoring the code. I'm known to go, beast can't compete when I'm in that mode. Catch me in a bubble, moose knuckle for the winter cold. Corner stories and they all posted with a liquor soul. Jeszcze jesteśmy w Ganie, mamy dokładnie 5 km do postu, gdzie się odbijemy i już jesteśmy w Lome. A więc, kochani, wylądowaliśmy w Togo. Tak, wczoraj o 18 godzinie przekroczyliśmy granicę, gdzie musieliśmy jeszcze 17 km dojechać w to piękne miejsce. No i się tu zatrzymać. Jutro musimy już uciekać ze względu na to, że kończy nam się wiza. A kończy nam się wiza dlatego, że się zasiedzieliśmy w Ganie, bo było tak pięknie na końcu. Sami widzieliście laguny i te inne miejscówki. No, no ale tak, tutaj posiedzimy jeszcze do jutra, a jutro przekraczamy granicę z Beninem, więc dzisiaj musimy szybko się udać na miasto, nagrać wam jakiś fajny materiał i pokazać trochę z tego Togo. Co uda się dokładnie wam pokazać, tego nikt jeszcze nie wie, sami nawet tego nie wiemy, ale postaramy się naprawdę podjechać w pewny kilka ciekawych miejsc, żebyście mieli namiastkę tego, co tu jest. No. Kochani, chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za całe wasze wsparcie. Zapraszam was do subskrybowania kanału Kuby, do oglądania zaległych materiałów. No i trzymajcie za nas kciuki, bo teraz z Beninu ciśniemy do Nigerii, gdzie będziemy mieli chyba 1600 km aż do Kamerunu. No i chyba w tym roku święta spędzimy w Nigerii. Więc, kochani, jeszcze raz dziękuję za wsparcie. Witam wszystkich nowych widzów na kanale Wilczy Rower. Pozdro, trzymajcie się, do następnego. Elo!